To może się oczyścić po śmierci. Nie każdy umierający człowiek może iść do czyśćca. Może się oczyścić tylko ten, kto umiera w stanie łaski uświęcającej, ale nie posiada w sobie jeszcze miłości czystej, doskonałej, pełnej. Nie posiada jej, bo nie w pełni na ziemi kierował się Bożym prawem, bożymi przykazaniami, sumieniem, bo zapominał o Bogu, nie kochał go bardziej niż wszystkich i wszystko nie miłował go z całego serca i z całej duszy, bo żył kochając wszystkich a mało kochając boga do czyśćca dostają się dusze tych którzy wprawdzie nie zasłużyli na piekło, bo mimo wszystko nie odwrócili się całkowicie od dobra od boga, ale też nie zasłużyli na niebo bo nie kochali Boga ze wszystkich sił, w pełni, tak jak on na to zasługuje. Ani też ich miłość do bliźnich nie była wolna od egoizmu. Tylko ci, którzy umierają w stanie łaski uświęcającej, mogą się oczyścić po śmierci. Katechizm poucza o tym w następujący sposób: Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni chociaż są już pewni swojego wiecznego zbawienia przechodzą po śmierci oczyszczenie by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba punkt 1030 dzięki łasce uświęcającej pomimo grzechów lekkich popełnionych przez człowieka w duszy płonie jeszcze ogień bożej miłości Rozpalony przez Ducha Świętego. I ta miłość może się jeszcze oczyścić. Może ona rozbłysnąć wspaniałym, potężnym i wiecznym płomieniem, jeśli tylko zostanie uwolniona od tłumiących ją grzechów lekkich, niedoskonałości i złych przywiązań. Oczyszczenie po śmierci możliwe jest tylko dla tych, którzy przynajmniej niedoskonale kochali Boga i ludzi, w momencie śmierci ponieważ działał w nich duch święty pobudzał ich do miłości mogą się oczyścić również ci którzy przez szczery żal nawrócili się przynajmniej w ostatnim momencie życia ci w których w ostatniej chwili pojawiła się skrucha i gorące pragnienie przemiany życia postępowania kierowania się przykazaniami bożymi Wypełniania woli Bożej. Nie mogą się oczyścić ci, którzy umierają w grzechach śmiertelnych, czyli ci, którzy zniszczyli w sobie łaskę uświęcającą i nie chcieli jej odzyskać przez żal skruchę, postanowienie poprawy przez sakrament pojednania. Kto przez swoje ciężkie grzechy całkowicie zniszczył w sobie dar miłości Bożej? I umiera w takim stanie? Ten nie może się już oczyścić. Nie ma się już w nim co oczyszczać. Nie ma w nim już bowiem miłości. Takiego czeka wieczne potępienie. Często można zetknąć się z pytaniem, czy i w jaki sposób mogą się oczyścić ludzie, którzy dożyją przyjścia Chrystusa w chwale, skoro potem, po przyjściu Jezusa Chrystusa. Po zmartwychwstaniu ciał nie będzie już czyśćca. Kościół istotnie wierzy w to, że po paruzji, po zmartwychwstaniu nie będzie już czyśćca, tylko wieczne zbawienie lub wieczne potępienie. Teologowie najczęściej odpowiadają w ten sposób, że prawdopodobnie sąd ostateczny dla tych, którzy go dożyją, będzie czymś w rodzaju sądu szczegółowego i równocześnie czymś w rodzaju czyśćca Będą się więc mogli jeszcze oczyścić ci ludzie, którzy są w stanie łaski uświęcającej, ale tego oczyszczenia jeszcze potrzebują. Potrzebuje tego ich niedoskonała miłość. Sam sąd jego przebieg może być dla nich takim oczyszczeniem. Poza tym my nie wiemy, czy ten sąd będzie trwał jeden moment, chwilę czy jakiś czas. To są wszystko zakryte przed nami tajemnice. Dla Boga bowiem jeden dzień jest jak tysiąc lat.